Dzień dobry. Dzisiaj nakręcimy kiełżal. Są to jedne z organizmów wodnych, które spożywają nasze ryby pstrągowe i lipieniowe. I nie tylko, ponieważ białoryby również lubi się takimi stworkami odżywiać. W Polsce głównie występują w odcieniach szarego, zielonego i brązowego, z tego co kojarzę. Ale na temat kiełży będzie przygotowany niedługo całkiem osobny odcinek, który będzie o nich szczegółowo odpowiadać, więc zachęcam do śledzenia kanału. Najpierw omówimy sobie materiały, jakie zostaną wykorzystane. Haczyk w rozmiarze 8, nić wiodąca, jeden z moich ulubionych standardowych kolorów, lameta ołowiana 0,5 mm, na to będzie szła jeszcze płaska lameta. Następnie użyjemy oto takiego dubbingu, jest to dubbing, który dostałem od Ecika, jakaś tajna broń. Później dołożymy drugiego dubbingu z oposa w kolorze ciemno-oliwkowym. Naszą pochewkę będziemy przewiązywać żyłką 008. Pochewkę wykonamy z plastikowej folii. Tutaj już mam taką przygotowaną, pociętą w paski w odcieniu zielonym. Zmieniamy muchę na pusty haczyk i zaczynamy z kręceniem. Zaczynamy od nawinięcia ołowiu. Raz przy razie staramy się go owinąć tak, żeby do siebie przylegał, żeby nie było żadnych szpar. Zaraz go jeszcze dociśniemy. Ok, teraz bierzemy naszą nitkę i go zabezpieczymy tak, żeby nam się nie rozjeżdżał. Duże makro ustawione, więc pewnie wy widzicie jakieś szpary, nie za bardzo. Dobra, jedziemy w jedną stronę. Tutaj sobie trochę więcej nadwiniamy, żeby nam się to nie przesuwało. Teraz w drugą stronę. Dobra, na razie tyle wystarczy. Teraz bierzemy naszą płaską lametę. Dajemy ją na sam czubek tutaj od góry. Nie za długi odcinek. Możemy ją sobie w tym miejscu urwać. To jeszcze ustawimy na samym środku. I teraz dajemy trochę dłuższy odcinek lamety. Też możemy ją urwać. Kilka razy sobie powiniemy, pilnując, żeby było jak najbardziej na środku. No i teraz dajemy prawie od główki do łuku kolankowego ostatni odcinek lamety. Stawiamy na środku i raz przy razie owijamy naszą nitką, tak żeby go przytwierdzić jak najmocniej do naszego haczyka. Następnym krokiem jest przymocowanie naszej żyłki. Jak mamy to wszystko przygotowane, to zaczynamy z dubbingiem zabawę. Jeszcze zanim damy dubbing, możemy, tak żeby lepiej on się nam trzymał naszej nitki, możemy użyć wosku pszczelego. Sobie pozwolę przyjechać po żyłce. I teraz bierzemy nasz dubbing. Ja tutaj go tak dość luźno
przytwierdzam ze względu na to, że i tak jak już mucha będzie prawie skończona, to będziemy ją wyczesywać, więc jak tego dubbingu będzie trochę więcej i będzie mniej zbity, no to wtedy automatycznie podczas wyczesywania ten cały efekt będzie zdecydowanie lepszy. Tutaj raz przy razie nawijamy. Jeszcze trochę zielonego, tego jasnego dowiniemy. No i teraz kawałek dubbingu z Oposa. Dojeżdżamy do główki i tutaj sobie możemy zrobić węzeł, tak żeby zabezpieczyć naszą nitkę przed niepotrzebnym rozwiązaniem. I teraz bierzemy kawałek naszej foliki. Taka szerokość nam jest niepotrzebna, więc możemy sobie to przerwać na przykład na dwie części, podzielić. Coś takiego. Składamy to w ala harmonijkę. Teraz już mamy to przyłapane, końcówkę tej folii możemy sobie z tej strony uciąć. Zarobimy to kilka razy żyłką, czy naszą nitką. Żyłkę możemy uciąć, ale też zostawimy tutaj kawałek tej żyłki, tak żeby jeszcze nasza nitka ją zabezpieczyła, ponieważ jak zaraz będziemy wyczesywać naszą muchę, to nie chciałbym, żeby nam się ta żyłka rozwiązała i żeby nam ta muchewka uciekła. No i teraz jak mamy to zarobione, robimy kilka obrotów, znaczy kilka węzłów. Pewnie ucinamy. Naszą folię z tyłu też ucinamy. Możemy kawałek kolora ogonka zostawić. Teraz łapiemy nasz dubbing w palce, tak żeby go nie przypalić. I przypalamy zapalniczką naszą główkę. W ten sposób nasza żyłka, ta co sterczała, się przytopiła. I nitki nam nie sterczą, więc będziemy mogli sobie bez problemu to polakierować. Teraz bierzemy małą kropelkę lakieru V. No już na sam koniec zostaje nam wyczesać naszą muchę, więc bierzemy jakiś grzebień,